Siemano, dzisiaj będę wymieniał uszczelki kurzowo-olejowe w okrzoku pajku. Nie jest to mój amor, kumpel mi go na serwis podrzucił, gdyż trochę mu się żyga. Nie wiem, czy te uszczelki, co są tu zamontowane, są oryginalne. Tak samo przebieg amora nie jest znany, ale tak patrząc po kodzie, jeśli dobrze go rozszyfrowuję, no to amorek już 9 lat ma za sobą. Jeśli nic mnie nie ominęło, to ostatni raz serwis miał robiony jakieś 2 lata temu, kiedy obniżaliśmy mu skok. Więc zobaczymy, co teraz tu się w środku dzieje. Coś tam tego oleju wyciekło, ale nie za wiele. No dobra, góra jest ładna. Charger chodzi, nie siorbie, to nie będę go ruszał. Dziś mnie bardziej dół interesuje. Trochę syfiaście to wygląda. No nie, przecież gąbeczek brakuje. Jak to się stało? Nie wiem. No w każdym razie idą te uszczelki już na wyjebanie. Nowe uszczelki to będzie chiński wyrób. Jestem ciekaw, jak to się będzie trzymać. Oryginalne rokszokowe, z mojego doświadczenia, są bardzo dobre i długotrwałe, długowieczne. W ogóle. Ciekawe jak ta chińszczyzna. O, nawet gumeczkę do skoku dali w zestawie. Te gąbeczki to raczej nic specjalnego. Ale uszczelki wyglądają nie najgorzej. Ale zanim nowe, to trzeba się pozbyć starych. Macie jakieś dobre patenty? A nie, to wychodzi całkiem ładnie. Chciałem się pytać, czy macie jakieś patenty na wyjmowanie starych uszczelek? Pamiętam, że Foxy wchodziły dość ciężko, ale z tymi nie było problemów żadnych. No, z gąbki to niewiele zostało. Raczej ich nie wykorzystam. Wypadałoby trochę wyczyścić te dolne golenie. Za bardzo, kurwa, nie mam czym. Wezmę jakąś szmatę na patyku i ile mogę. To wyczyszczy. Mieszamy, mieszamy. Chińskie gąbeczki. Jakieś bąbelki się robią, czyli coś tam chyba chłoną tego oleju. Ale za specjalnie to nie wygląda. No na pewno do oryginalnych to im daleko. Ale gramy tym, co mamy. Zakładam te. No i teraz uszczelki. Chinole do uszczelek dorzucili takie fajne ustrojstwo do ich wbijania. Pierwszy raz będę z tego korzystał. Ciekawe, czy pójdzie dużo łatwiej, bo jak do tej pory zawsze odwalałem jakieś kombinacje. A tu pasuje elegancko. No kurwa, elegancja. Idealnie, równiutko. To ja następny. Jest, druga siedzi. Poszło całkiem sprawnie. Co, praktycznie już jesteśmy w domu. To ja tylko lagi założyć ładnie na miejsce. Dobra. Do końca. Oleju po 10 ml na lagę. Na smarowanie. I mogę skręcać je dostać. Jeszcze tylko pokrętło powrotu i szczupak jak nowy.